Książę Czaruś to opowieść o księciu, nad którym ciąży klątwa. Każda napotkana kobieta rozkochuje się w nim do szaleństwa. Trzy księżniczki połączył wątek księcia, Czarusia. Mi przypadła akurat rola śpiącej królewny. Jestem królewną Śnieżką. Pocałował mnie i mnie obudził. Jest taka och i myśli, że będzie wychodzić za niego za mąż. Wreszcie spełniło się moje marzenie z dzieciństwa i mogłam zostać księżniczką, a dokładniej kopciuszkiem. Czas leci, wiesz, północ nas tu zastanie. W życiu prawdziwym też noszę taki niewielki rozmiar, 35, że strasznie ciężko znaleźć mi but. Także rola skrojona na miarę. Witaj, kopciuszku, śpiąca królewno, Śnieżko, witaj! O, trzy piękne królewny, witajcie u Sukroniego! Potrzebny mi tort do ślub! Moja bohaterka rywalizuje o względy czarującego księcia z innymi, równie pięknymi księżniczkami. Czyli książę razy trzy. Portreciki macie? Będzie tylko mój! W sensie, że wychodzicie za tego samego gościa? Każda z nich chce kupić tort na wesele z tym samym księciem, więc są troszeczkę zdziwione. I każda jest święcie przekonana, że to właśnie ona zostanie królową. Jak się okazuje, że jednak muszą powalczyć o tego mężczyznę, to zaczynają sobie dogryzać. Wychodzę za księcia, wiecie? Tak. Możesz go sobie tak nazywać, proszę, ja ci nie bronię, ale mój wybranek, on naprawdę jest księciem. Wyśpiewaj to ptakom w lesie. To nie jest taka prawdziwa rywalizacja podsycona negatywnymi emocjami, tylko wszystko jest w takim bardzo fajnym, pozytywnym wydźwięku. Idę o zakład, że po miesiącu miodowym to książę znajdzie się pod kryształowym pantofelkiem. No, mi się dubbing generalnie zawsze marzył. No tak, niezbyt komfortowa sytuacja w trumnie. No, a potem siedmiu niewysokich, leciwych brodaczy górników włożyło mnie do szklanej trumny i zostawili gdzieś w lesie. W takiej to sytuacji zastał mnie mój słodki książę. Pocałował mnie, no i mnie w sumie ożywił. No, usta, to dobra metoda. Na pewno bajka dla dzieci? To jest niesamowite uczucie, świetna zabawa przede wszystkim. Miałam tak fajną, charyzmatyczną postać, którą można było się nieźle pobawić. Opowiedz, jak ty i twój ukochany się poznaliście. Wiesz, to może tak w skrócie. Mój ojciec ożenił się z psychopatką, ona go wykończyła i zrobiła ze mnie sprzątaczkę. Musiałam udawać chrapanie, musiałam udawać krzyki. Jezu, ja nie wiem, jak się chrapie. Dobra, jeszcze raz. O, masz. Halo? Można? W imieniu swoim i mojej bohaterki zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie do kin na Księcia Czarusia. Widzimy się. Będzie pięknie, bajkowo, księżniczkowo. A ja, jak na kopciuszka przystało, chyba będę musiała coś posprzątać. Lubię jego styl, lubię jego głos, czarujący wzrok, uśmiech, który serca łamie wciąż, będzie tylko mój.